Witam Was widzowie i słuchacze internetowego cyklu Po kolei z Kuleckim. Mamy styczeń roku 2020, a jak to zwykle w styczniu, finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Podobnie jak w zeszłym roku, mam dla Was kilka licytacji różnych rzeczy. Niektóre z nich się nadają bardziej dla indywidualnego nabywcy, inne mogą się nadać dla nabywcy grupowego, na przykład zespołu osób. Powiem Wam, co się wydarzyło w zeszłym roku. Otóż jedną z licytacji wywindowali do pięknych rozmiarów moi koledzy, moje koleżanki z pracy. Z kolei inny prezent w tym roku zyska kolejne życie w historii Wielkiej Orkiestry, ponieważ zeszłoroczna grafika przedstawiająca schrony bojowe w Tomarynach w tym roku również będzie wystawiona na licytację przez zeszłorocznego nabywcę właśnie w Tomarynach, czyli w miejscu, któremu poświęcona jest grafika. W tym roku gramy dalej. W opisie filmu znajdziecie linki do licytacji. Zwycięzcy pierwszej licytacji do snu mruczeć będzie 12-cylindrowy dwusuwowy diesel Gagarina. Poduszka ze znaną Wam już grafiką z 5 lokomotywami M62 trafi do zwycięzcy pierwszej licytacji. Grafika będzie się różnić od tej na ilustracji, autorską dedykacją unikalną. To nie jest zwykły kubek. Od tego, który można kupić w sklepiku Po kolei z Kuleckim, różni się tym, że będzie miał wyjątkową, osobistą dedykację dla zwycięzcy licytacji. Dedykacja naniesiona będzie nadrukiem, tak więc kubek będzie miał pełne walory użytkowe. Tej grafiki nie znajdziecie na żadnym z artykułów ze sklepiku Po kolei z Kuleckim. Rysunek przedstawiający parowóz PM36-1 w otulinie aerodynamicznej również będzie posiadał autorską dedykację dla zwycięzcy licytacji. Plakat wydrukowany będzie w formacie A2 bez oprawy. Kolejność zdarzeń będzie następująca. Gdy licytacja dobiegnie końca, zwycięzcy będą proszeni o to, żeby się zidentyfikować. Każdy przedmiot zostanie opatrzony indywidualną, trwale wykonaną dedykacją, która nie będzie miała wpływu na walory użytkowe tego przedmiotu. Następnie zostanie wysłany do nabywcy. Zachęcam Was do tego, żeby się włączyć w to dzieło. Jak zwykle cel jest szczytny. 28. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Gramy dalej. Dziękuję Wam za uwagę.